Awe imperialiści! W 1530 jakie imperium jest najpotężniejsze? Polska, Brytania czy jebnięta Hiszpania? Nic bardziej mylnego, to przekoksany Osman. Co prawda rodzący się w krwi naszych buntowników, ale w dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak go stworzyć. Zostaw też lajka, jeżeli odcinek Ci się spodobał i lubisz takie chore granie, subskrypcją też nie wzgardzę. Potężna ekonomia, potężna armia, niesamowity władca, mój faworyt we wspaniałym stuleciu. Gdyby nie ta ruda tylko. Pierwsze co robię to oczywiście budowa siatki szpiegowskiej na Konstantynopol, czyli Bizancjum. Chcemy tej prowincji i w międzyczasie też zrobię klejmy na wszystkie pozostałe. Poprawmy relacje z Krymem, a nuż wpadnie z eventu. Mamy jednego doradcę administracyjnego za pół ceny, więc go bierzemy dwójkowego. Pozostali jedynkowi, bo nie mamy ich w tańszej wersji. Może kiedyś wpadną lepsi. Galery wysyłam na misję polowania na piratów, bo inaczej, no, nasi sąsiedzi z Rodos sobie urządzą niezłe łupienie naszego wybrzeża. Mamy też na początku kilka ciekawych decyzji narodowych, które możemy spokojnie przyjąć, zwłaszcza dodatkowy manpower, ale na późniejszym etapie pojawi nam się jeszcze Adopt the Provincial Government System i tego raczej nie chcę przyjmować. Nie jest to opłacalne. Drzewko misji jest mega rozbudowane, ale was to niech nie zmyli. Jest po prostu słabe, nie ma żadnych stałych, potężnych modyfikatorów do końca gry, masę claimów tylko. Przeważnie na tą zieloną grupę kulturową, waszą w zasadzie. Jeśli idzie o rywali, to Aragon leci na spokojnie, Litwa mogłaby pójść, ale tak czy siak zaraz zniknie, oraz Kwara Kunjulu również może być naszym rywalem, bo będziemy ostro podbijali w tą stronę. Na początek wojska w dół, forty w dół, bo przez 5 lat nie będę toczył ani jednej wojny. Naprawdę! Przywileje dla stanów rozdaję standardowo, tańsi doradcy, wszystkie Monarchy Points rozdane, Supremacy over the Crown u Umery, a u Dihimi tolerancja i dodatkowy income z taksów. W późniejszym etapie weźmiemy koniecznie również manpower. Potem raz zdewujemy Edirn, zgarniamy soczyste 806 golda, za tego golda buduję mniej więcej 8 statków handlowych, będzie nam potrzebne, żeby zbudować ciężki statek. Potem znowu dewowanko i zabieranko ziemi. A, i jeszcze póki pamiętam, zdejmujemy fokus z punktów militarnych. Raczej nam zależy na zrównoważonym rozwoju. A, i jeszcze zapomniałem, mamy przekoksany osmański government. Zwiększa się nam gavering o 150 oraz nieźle on się skaluje z ideami influence, których jednakowoż nie wezmę na tym podejściu. No i niestety, mimo iż lotę wysłałem, jedną prowincję zdążyli mi spiracić. Mimo iż jest to handel konstantynopolski. Taką ciekawostką dla mnie było to, że Osman nie ma tanich najemników na starcie rozgrywki. Przyszykujmy też roszczenia terytorialne na knightów. Akurat tutaj zawsze może być jakaś okazja do ataku. A tego badziewia się musimy stąd pozbyć, bo to jest taki cierń, który nam się wbija w bok i plądruje nasze całe wybrzeże, jak tylko toczymy jakieś wojny. Wow, Bizancjum zrobiło promów, zaatakowało Epirus i odbije te prowincje. Super, więcej dla mnie. Nie no, XD, jedno wielkie XD, co tutaj się wydarzyło? Jak już miałem te claimy i roszczenia, wszystko podbiłem standardowo. Mieliśmy szczęście, Serbia była w sojuszu z Bizancjum, więc Kosowo i Zetę również wziąłem dla siebie, żeby w późniejszym etapie podbijać dalej Hercegowinę i Bośnię. Korujemy wszystko, oprócz oczywiście Konstantynopola, bo ten staje się nasz dzięki tej misji. Zmienił się na status na Imperium, a Konstantynopol stał się naszym twardym korem. Odpalił się też renesans, więc poprawmy na wszelki wypadek relacje z Genuą, bo najczęściej to ona będzie miała wprowadzony renesans w swoich prowincjach szybciej od nas, a dzięki temu również zostanie on wprowadzony do nas. No chyba, że nam się szybko wprowadzi w naszej stolicy i w sumie nawet tutaj od razu zmieniam na to, żeby mieć większy jego przyrost miesięczny, 0,43 punkta. Reformujemy imperialną armię, czyli w sumie rekrutujemy jej jeszcze więcej. To nam daje roszczenia do terytoriów w Anatolii. Powiem wam, że mam wojnę z knightami, a wiecie jak? Mieli jakimś cudem sojusz z Hercegowidą. Say what? Nie no, czy on mógł mieć coś lepszego? Tańsi advisorzy o jeszcze 20%. Ktoś tu dzisiaj naprawdę ma szczęście na tym podejściu. Wołoszczańska armia idzie do piachu. O, czyż to by był Vlad Draculetti? Ale nie, to nie ten palownik. Jedyny sojusznik, który jako tako może być nam przydatny, to Francja. Chociaż tutaj mamy pecha na tym podejściu.
no w sumie patrząc na to szczęście, jakie miałem, to musiało coś to zrównoważyć, że już był event burgundzki dla Austrii. Niestety, czekałem na to specjalnie z dalszymi podbojami, żeby brać technologię administracyjną. Teraz będziemy rozwijali dyplomatyczne idee, do pary pójdą administrative za jakiś czas. Oczywiście oprócz tego na Osmanie jest kilka innych bardzo mocnych buildów. Humanistyczno-ofensywne, innowacyjno-ofensywne, administracyjne, influence. Wszystkie są świetne. Bardzo też dobrym jest religijne, ilościowe oraz handlowe. Inwazja na Karaman, no któż by się jej spodziewał. Jeszcze więcej wojen, jeszcze więcej podbojów. Karaman zjadamy, nikogo o zdanie nie pytamy. Prowincje początkowe w Anatolii podbite, więc możemy o dalsze roszczenia wystąpić. Co jest akurat super. Kolejnym celem jest Dhul Qadir, tylko tutaj niestety ma sojusz z Ayamem, więc trzeba będzie jakoś dojść do tych prowincji. Ayam, Ayam, i po coś ty tu przychodził? Chyba tylko po to, żeby stack wipe'y powyrywać. I jeszcze się w nas wbiją na koniec wyjebiście. Na minus 2 będzie stack wipe? Prawie. Ale możemy do tego doprowadzić. Wystarczy, że skancelujemy przejście. I pięknie leci stack wipe. Aż łezka leci, jak sobie przypomnę, tych zagrywkach z multika. Na szczęście szybko poszło. Teraz czas, jak mamy chwilę spokoju, poulepszyć nasze centra handlowe, pobudować budynki do handlu, żeby tu zwiększyć znacząco nasz income. W dowolnym momencie możemy też już odpalić złotą erę, ale to myślę, że zrobię gdzieś za 20 lat. Jakimś cudem walczę o wolność tylko transoksjany. A któż tutaj właśnie zdobył Maltę od Neapolu? No nikt inny jak Imperium Osmańskie. No i wyjebiście, będziemy mogli robić sobie Warscore Course vs. Other Religion, przyda nam się. Wolność transoksjana jednak kosztowała mnie sporo czasu, a Tymur, no niestety, nie rozpadł się. Atakujemy białą owcę, bo sojusznicy nie odpowiedzą na wezwanie. Atakuję równocześnie czarną owcę, bo mamy tutaj kilka roszczeń terytorialnych, a Mameluk może mi je zabrać. Zapomniałem też wspomnieć, że jako pierwsze rozwinięcie wziąłem więcej dział, szybsze Siege Ability, jak najbardziej na propsie na Osmanie. Podbite terytoria od razu lecą pod Trade Company tylko i wyłącznie. Jako że Mameluk gdzieś tam sobie stoi na tych fortecach górskich, no to ja lecę w Mameluka i Haszy Haifa zostaje przez nas zjedzona. Dzięki temu dostajemy teraz sporo claimów na Mameluka, którego w zasadzie podbijamy. O, ile ja tu tego zjem. No i Mameluk nie mógł mi zrobić lepszego prezentu. Wziął sobie kilka prowincji, które i tak mu zaraz zabiorę i wypuścił Irak, więc wszystko tu zaraz będzie moje. Jako że chcę troszeczkę zaszczędzić manpowera, zrekrutowałem za punkty militarne, których naprawdę mam w cholerę, Janczarów. To jest też w sumie taki fajny przelicz, że 1000 manpowera za 10 punktów militarnych. Nie jest to oczywiście bardziej opłacalne niż chyba wyfarmienie profesjonalizmu. Nie wiem, niech ktoś mądry to policzy, albo zaraz sam to policzę. Ja gram w Europkę, więc wiecie, tak z matematyką to niekoniecznie jest mi po drodze. Kończę wojnę z Mamelukiem. 1000 golda nam wpadnie, taki wężyk prowincji, jakby coś wpadło w wentylator, nieważne. Zabierzemy większość fortec Mamelukowi. Ale to, co jest najlepsze w tym momencie, to oprócz tego, że no, zaczynam korowanko, to kolejna sprawa, że lecimy w wojnę z Irakiem. A to ponownie wciąga Mameluka do wojny. Wcześniej pamiętałem natomiast, żeby wyłączyć mu forty, więc bardzo szybko wyjdzie z tej wojny nam. I cyk, bierzemy 1000 golda, mimo iż 860 mam maksymalnie. Moglibyśmy też wziąć wojenne reparacje, ale wolę zaatakować Mameluka za 8 lat i go dalej cisnąć. Irak niestety nie za długo cieszył się wolnością. No ale to nie jest totalnie mój problem, przecież tylko wojsk a nie, to jeszcze nie te czasy. Jak widzicie, robię sporo siatki szpiegowskiej na moich okolicznych sąsiadów, a to dlatego, że już teraz toczę 3 wojny na raz, a za chwilę będziemy toczyli ich jeszcze więcej na raz. Kiedy ja to przeklikałem, że tutaj mi się te gemsy pojawiły? Masakra, w ogóle na to nie zwróciłem uwagi, ale pamiętajcie, że istnieje taki event, który zmieni wam dobro produkowane w Konstantynopolu na gemsy oraz dostaniecie coś takiego jak Diamond District. Tak, dużo więcej pieniążków. Lecimy na wojnę z Ayamem. A wiecie, co jest najfajniejsze w nim? On skasował wszystkie swoje forty. A któż tutaj spotka elitarne janczarskie wojsko na swoim terytorium? I to jeszcze wybrał do walki płaskie terytorium, a nasze morale ich totalnie miażdżą. Masakra totalna wojska Ayamu. Nie, moje armaty! Tak to jest, jak się nie zwróci uwagi na to, co się robi. Trudno. Uwielbiam nową mechanikę szturmowania, po prostu robimy to teraz jak profesjonaliści. A to nam przyspiesza wszystkie wojny wtedy.
Dobra, w sumie niech mi się regenerują morale. Gin! O, to wystarczy tak powiedzieć i wchodzą stack wipy? Muszę tak częściej robić. Umieraj! Ej, to naprawdę działa. Kurka, jaka magia tutaj się odwala. Mekka jest nasza. Uhu! Co ten Nogaj taki biedny? Tylko 250 golda nam da. No przecież to na nie wiem, jedno ulepszenie trade company nie starczy. Bida z nędzą po prostu w tych hordach. Przyczółek w Persji ustanowiony. Ten Hormuz to najbardziej optymistyczny kraj, jaki widziałem. No on to pertoczy z kimś tutaj wojny. Jest tak długo w wojnie, że już ma 20 punktów War Exhaustion, ale cały czas nie chce wyjść z tej wojny. Ja tego kraju nie rozumiem. W prowincjach, w których handel mam powyżej 50%, od razu odparam Propagate Religion, żeby mieć stabilniejszy kraj. Sam ręcznie totalnie nie zamierzam tego nawracać w żaden sposób. Ulepszamy Trade Company od razu. W pierwszej kolejności Local Goods Production, czyli Broker Exchange, leci. I mamy to Core Creation Cost zmniejszone o dodatkowe 25%, co nam daje już 45%, a za chwilę odpalam złotą erę, jak tylko zakończę wojnę z Mamelukiem, żeby taniej korować. Pamiętajcie też, że Core Creation Cost zmniejsza czas korowania. Z bazowych 32 spajnam gdzieś do 18 miesięcy, jakoś tak. A w przypadku Egiptu to nawet szybciej, bo to jest, mówię, nasza grupa kulturowa. Więc tutaj i tak czy siak wszystko korujemy o 50% szybciej. XD Mameluk też ostawił tylko jeden fort, ostatni w Aleksandrii. Mameluk bez fortów to po prostu schodzi, jak nie wiem co, bez większego problemu go bijemy. Nie mogę, ta jedna armia non-topper wpada na jakieś moje, które coś okupują. I tak biega z jednego końca Mameluka do drugiego końca Mameluka i non-topper się wbija w moje armię. I znowu! XD totalnie. Lewant podbity, czas zwiększyć jeszcze bardziej nasz income. Teraz dalszy kierunek to Aleksandria i reszta Egiptu. Oczywiście, zanim sobie przypomniałem, to miałem najpierw kliknąć tak, złotą erę, dziękuję. I tak, teraz korujemy. Za grosze. Patrząc na tą liczbę sojuszników, to Tymur się chyba nas jednak boi. Ale to będzie upierdliwa wojna. Nawet sobie tego nie wyobrażacie. Szybko whitepisujemy sojuszników. W sumie to Lukas trochę głupi jest, bo wezwał Transoksjanę do wojny, a ona ma sporo claimów. Sojusznicy wyjęci, zostało nam już tylko dokończyć Tymura. I tylko to powiedziałem i Wallbridge, no ja pierdzielę, naprawdę. Tej grze trzeba mówić co chce. Daj mi event na golda, daj mi event na golda, gold rusha poproszę. I bierzemy mnóstwo golda, czy można to liczyć jako gold rush, bo wiecie, nie było. Cały taki paseczek do Sistanu, żeby go zaraz zaatakować, pieniążki i dwie prowincje, żeby wypuścić wasali, Korostan oraz Afganistan. W tym regionie myślę, że te dwie nacje mi się przydadzą, realnie, bo albo będą chodziły mi bunty tłumiły, albo będą mi pomagały we wojnach. Patrzcie, ile claimów ma Afganistan, a patrzcie, ile ma Korostan. A resztę sobie podbiję. Prowincje bułgarskie, no i inne na Bałkanach po prostu deweluję za punkty militarne. Mam ich sporo, raczej do rzadko używam ostrzału artyleryjskiego, raczej wolę to wrzucać wszystko w development moich prowincji pod manpower do 10 poziomu, żeby przynajmniej było. Odpalmy sobie też od razu Strong Duchess. Tymur po prostu popełnia samobójstwo na naszych wojskach. Jak to pachnie, jak pieniądze od Tymura. Bardzo mi się to podobało. Wezwałem teraz Transoksjanę i co najlepsze, będę mógł teraz zaatakować Hormuz bez jej udziału. I znowu kilka wojenek naraz. No teraz to już będzie raczej standard. 3-4 wojny naraz. No i zaczyna się podbijanie ponad 100% overextensji wreszcie. Jaka fajna akademia. Więcej dyscypliny. Czy kawalery combat ability? No zastanówmy się, co chcę. Spójrzmy na te staki i zastanówmy się, czy ja potrzebuję kawalery combat ability. Awe, wielka wyprzedaż na Enebie. Wiele ofert, 3% zniżki z kodem Lukas, linki w opisie. Hormuz znika, Oman również. Tylko jakimś cudem tych buntów coraz więcej, nie wiem czemu. Jak wy uważacie, czemu ja ich mogę mieć tak dużo? O, jak fajnie, moje bunty przeszły do Quara Kunjulu i Quara Kunjulu je tłumi, wyjebiście. Więcej buntów. No, to niestety oznacza, że raczej muszę wziąć pożyczki sobie. Tak, czasem będziemy je brali. Zatrudnić najemników i rozpocząć tradycję łojenia własnych obywateli. Okres pokoju z Sindem minął, no to czas się za niego brać. Znowu kolejna upierdliwa wojna. Ale tak, dobrze widzicie, 1488 i będziemy wchodzili do Indii. Całkiem nieźle. No i tutaj muszę się zastanowić,
ale to pewnie zrobię w międzyczasie, wiecie, bo nie chcę widzieć, żebyście widzieli cały mój proces myślowy. W sumie wezwę transuksjany do tej wojny, niech mi czyści bunty, nie? Pamiętamy z poprzedniego odcinka Mugalem, jaki to jest dobry sposób. Jej, kory się robią, bunty się odpalają, a ja wciąż wojny toczę, uhu! Tym razem Tymura totalnie white pisuje bez pieniędzy. Słoniki! Ej, a wtedy Osman znał słoniki? Wiedział, co to jest? Kurde, dobre pytanie. Jakoś czemu w wojskach z nich nie korzystali? Z importu mogliby przywieźć czy coś? Gincie w zacofane bulwy! Wreszcie mi się zrobiła misja na overextension. Nigdy jej więcej nie biorę, naprawdę. Oh my god, co za koalicja! Ale jebać to, nie przejmujemy się tym. Gram w końcu Osmanem, prawda? Prawda, to nie może się jakoś źle skończyć dla nas. Uwaga, drogi widzu! Usiądź, przygotuj się mentalnie i się skup! Będę tłumaczył mechanikę. Większość z was pewnie wie, że w momencie, kiedy nie macie odkrytej stolicy bota, to nie generujecie u niego żadnej agresywnej ekspansji, bo nie widzicie jego stolicy. Istnieje jednak podobna, tylko odwrotna mechanika. Jeżeli widzicie stolicę przeciwnika, ale on waszej nie, to uwaga, możecie wygenerować na 400 punktów agresywnej ekspansji, on nigdy nie dołączy do koalicji, póki nie zobaczy waszej stolicy. Przykładowo, państwa w Indiach z ich grupą technologiczną odkrywają Europę dopiero w 1530-1540 roku. A tak to mają taki znak zapytania i nie wiedzą nic na nasz temat, no chyba że zaczniemy z nimi graniczyć, no to wtedy nasza stolica się odkryje, ale to dopiero po miesięcznym tiku. Mózg rozjebany, nie? W sumie to tak, dobudujmy też Trade Company więcej. Zdecydowanie potrzebuję budynków do Force Limitu. O, ale teraz patrzysz na moje szczęście, Mewar jest z religii Hindu, on mi się zawsze z Malwą myli. Mewar, Malwa, bardzo podobne, prawda? Nieważne, więc Mewaru na razie nie atakujemy i to w takim razie już mówię o moim kierunku ataku. Delhi, Jampur, Bengal i dopiero w dół polecimy do tych wszystkich innych hindunacji. Ten moment, w którym spalisz sobie prowincję zamiast ustawić automatyczne tłumienie buntów. No po prostu shit! No i wyjebiście, będą pieniążki na baraki, bo tak się składa, że Don Toper lecę na Overforce limicie. No wojska mi brakuje do prowadzenia wojen. Ale kto bogatemu zabroni, prawda? Ej, bez jaj, ja graniczę z nimi, a oni wciąż nie wiedzą o moim istnieniu. Ale o przejście to proszą. Nie rozumiem tego. Toczę z nim wojnę, a on nadal nic nie wie na mój temat. Ninja Lukas atakuje Jampur. No, teraz raczej już wiedzą o moim istnieniu. Wyjebiście, od razu lepiej. Outraged, haha. Polubimy się. Która armia przechwyci słonie w Jampuru? Jampur, Jampur. Oh my god, nie, to nie to dalsza, kurka. Myślałem, że tutaj bliżej będzie ta walka, trudno. Dogonimy, będzie bitwa zwyciężona. Kurnie, no mamy taką przewagę, że nie ma szans, żebyśmy ich nie zaorali. Oni jeszcze dzidy mają, zresztą my też w sumie. Oh my god. Dobra, jak kończyć trzeba tą wojnę? I wężyczek sobie poleci dalej w głąb Indii. Ja wiem, że was to oczy bolą, jak widzicie takie macuszki. No ale co po raz, że trzeba przejmować jednak te fortece, których nie przejąłem. Bengal nadal nie wie, kim jestem, więc to jest dobre dla mnie. Koalicji nie będzie. Może w następnym razem jakoś się uda tutaj z nim graniczyć, żeby go też zacząć podbijać. Na razie lecimy zresetować truce z Jampurem. Dobra, patrzę, że te dwa kraje mnie nie obchodzą. Zjadam naprawdę ładny kawałek Tymura. Oczywiście dla naszych wasali to jest troszeczkę źle przeze mnie policzone, dlatego zaatakujemy jeszcze Ayam, żeby go zjeść. Transoksjana stanie po stronie naszego przeciwnika, no ale... Oh my god, ile ona fortec ma? Tego nie przewidziałem. No nic, lecimy jak najszybciej na stolicę, żeby ją wyjąć z tej wojny. Malwa jest podbijana przez Mewar, więc też mnie to troszeczkę zaboli, ale może jakoś damy temu radę w przyszłości. Ten jeden raz ostrzelam mury, bo zauważyłem, że za półtorej roku mi się kończy pokój z Mamelukiem, więc trzeba będzie w niego zaraz się wbijać. Żegnaj, armio Ayamu. Ui, 78% i ta forteca nie padła! A tak niedużo mi brakuje, żeby wziąć od nich pieniądze, no naprawdę. 85! LOL, transoksjana jest zniszczona przez mój Afganistan. Niesamowite. Powiem wam, że nawet jeżeli mi się Indii nie uda podbić, to ich chyba jeden z moich najlepszych podbojów Osmanem. Tak czy siak, cała Persja przed 1500. Chciałbym powiedzieć, że mam 1000 golda i mogę za to stawiać, nie wiem, jakieś sensowne budynki, ale niestety nie. Wszystko idzie na razie w cały czas w ulepszenia Trade Company. Bo na handlu mój income się opiera, totalnie.
Mameluk, moje armie nadchodzą z Indeep, musiały przyjść, więc po prostu umrzyj na raz. Bo chcecie szybko zaorać, nieważne. Jakie tysiące tu tracę, dobra, to nie będzie stack wipe'a, trudno. On tak zrekrutował tych najemników, nic się nie rusza. Co ten mameluk tutaj robi? Nie mam zielonego pojęcia. I mega, mega mnie wkurza to, że przed chwilą musiałem grać na stackach 13, a teraz 13 jest za mała, zdecydowali do walki na terytoriach mameluka, tutaj trzeba to 30 wystawiać. Bo inaczej no to stack wipe'ów to nie będzie. No a teraz po wojnie czeka mnie jeszcze dopieszczanie tych moich stacków, bo mnie się wszystkie pomieszały. No ale teraz już na pewno mamy Medinę. Tylko trzeba to ulepszyć minimum do drugiego poziomu, fajnie byłoby do trzeciego. Tak samo naszą Maltę trzeba byłoby zacząć ulepszać już powoli. Dobra, będziemy atakowali Rzampur, bo mi schodzi trus za pół roku, potem Mewar. I już się wbijamy w południowe Indie, wchodzimy w Rzampur jak w masełko, nikt się nie spodziewał naszego ataku. Mam wojnę z Bengalem, co skrzętnie wykorzystuję. Wara Kunjulu znika, owieczka mówi bee, nie ma jej, no już nie mówi, bo w sumie jej nie ma. Cyk, claim na Bengal, tylko go niestety zaatakować nie możemy, bo to są terytoria, które Rzampur dopiero co od niego przejął, więc musimy to okorować i nie możemy teraz stoczyć wojny z Bengalem tak niefajnie. Dlatego zaatakujmy Bahmanis, tak mi się wydaje. Akurat nie ma żadnych sojuszników. Ideolo! Najfajniejsze jest to, że tutaj oni są mocno zacofani względem nas. Mam dwie technologie przewagi zazwyczaj nad całym tym obszarem. To jest tak piękne podczas podbojów. I ta szybkość oblegania. 20 dni zamiast 30 paru. A miałem mówić, że dawno buntów jakoś nie było. O, jak miło, tłumicie mi bunty. Bardzo się z tego cieszę, Mewat. Znaczy, Mewar! Persja pięknie podzielona. W zasadzie została nam jedna prowincja do odbicia od Tymura w przyszłości. No i te północne terytoria, znaczy południowo-północne terytoria, wiecie o co chodzi, nie? No to czas na wojnę z największym kanarkiem Indii, czyli Vijayanagaram. Tutaj myślę, że przy końcu sobie pozwolę na jakieś breakthroughy, bo 358 warscora, no to jest nie do zrobienia na raz. Powiem wam szczerze, że jak gdzieś tutaj w okolicy są bunty, to nawet ich nie czyszczę. Nie ma to najmniejszego sensu. Tak czy siak Vijayanagar przyjdzie i je czyści po kolei. Bot jakoś totalnie ignoruje moje wojska, tylko nie wiem, będzie leciał na tą fortecę, bo zapomniałem ją skasować, no ale już po ptakach, potem poleci na tą fortecę, potem na tą fortecę i w sumie tutaj to źle, bo dopiero co podbiłem Mewar, więc będzie niewesoło, ale totalnie nie toczy żadnych bitew. W sumie, gdyby nie moi buntownicy, nie miałbym w ogóle Army Tradition, bo bym to żadnych bitew nie toczył. Więc jak widzicie, pacyfikacja własnych obywateli ma rację bytu. Chociaż no dobrze, jedną bitewkę sobie stoczę, albo trzeba wykorzystać tych przepiskich generałów, nie? I jakiegoś stack wipe'a walność, bo dawno nie było. O, jak fajnie, bot poszedł mi czyścić bunty, więc dalej już go nie atakuję, tylko rozdzielam moje armię i lecę oblegać jego fortece. A w tym wpizdilu muszę się pozbyć tych wszystkich fortec, bo ma ich aż chyba 5 czy 6. Więc będzie wężyk! Piękny ślaczek, 1000... Ej, nie wziąłem pieniędzy? O, wiedziałem, że o czymś zapomniałem. Ale korujemy. Oj, świat zaczyna się wkurzać na Osmana. Nie powiem. Najgorsze na końcu jest zrobienie tych wszystkich claimów, żeby mieć pewność, że musisz mieć claim, żeby coś zaatakować. Bo tak łatwo jest przegapić te kraje, powiem wam szczerze. Tak ich tutaj dużo. Uwielbiam to, że jak się przeładuje save'a, no to koalicja znika na dobre. A propos znikania, czego wam tutaj brakuje? To był pewien kraj. Orisę zjadłem, Gujarat również zjadłem, ale wypuściłem jako wasala, bo uważam, że jednak potrzebuje czegoś tutaj w tym regionie do czyszczenia buntów. Będę poprawiał z nim relacje i go też za jakiś czas będę anektował. O, macie ligę handlową, jak miło z waszej strony, naprawdę to doceniam, że posiadacie coś takiego jak liga handlowa, bo mogę podbić was wszystkich kurde naraz. Jej! O, pomyliłem kraje. Bam, bam, bam. A cóż to za dziwny wasal, który ma minus 449 agresywnej ekspansji. No, trzeba będzie go wypuścić, jak tylko trus nam minie. Bo raczej go nie anektuje nigdy. Tadam! Liga rozwiązana. Nie uwierzycie, jak wam powiem, ale pierwszy raz od 17 lat mogę zabrać ziemię, bo nie mam ani jednego buntu. Oh shit, here we go again. Ja nie wiem, co tu się wydarzyło, ale Holy Roman Empire odrzuciło czadową Austrię, która jest naprawdę przekoksana i wybrali Savoy, który jest orany przez jakiś tutaj dziwny sojusz.
a kobiety na tronie nie mają. No i pięknie, Tymur zniknął, jego prowincję przekazałem Afganistanowi i w sumie też możemy go zacząć zjadać potem, chociaż jestem na minusie za punkty dyplomatyczne, masakra totalna, ile ja płacę tutaj za to, że claimów nie mam, ani korów. Chodzą, wychodzą z tej koalicji, ja tego nie rozumiem, co tu się dzieje w ogóle? No i został nam Vijayanagar jeszcze na, kurka, dwie wojny, coś to się stało. Chciałbym zrozumieć, dlaczego bunty egipskie zajęły wszystko oprócz tej jednej prowincji, naprawdę, zastanawia mnie to. I nadszedł moment na coś, czego totalnie nienawidzę, czyli Breaking Trusy. Normalnie, totalnie by mi na tym nie zależało i bym dojadł cały Vijayanagar za 8 lat, no ale tak fajnie będzie to zrobić jak najszybciej. Nie róbcie Breaking Trusów, jeśli nie musicie, a cały czas mamy naprawdę dobry wynik. I drugi Breaking Truce z Vijayanagarem. Carpet Siege plus szturm stolicy, no po prostu masakruje po całości wszystko. No bez ja, jedna prowincja. Trzeci Break Truce z Vijayanagarem, ja się już totalnie tym nie przejmuję. Koniec Vijayanagaru. Teraz jeszcze raz wszystko przeklikuję i dodaję do naszych Trade Company, bo w międzyczasie jeszcze pewnie podbijałem gdzieś coś. Styczeń 31, no w zasadzie wszystko już mam podbite, oprócz dwóch prowincji tutaj. No ale można powiedzieć, że się udało, bo podbicie tego to jest kwestia odkrycia mapy. Pięknie to wygląda, kiedy Indie nie mają żadnego napisu i kontynent w żaden sposób się nie nazywa. Na sucho przejrzyjcie to sobie, 229 golda incomu mamy. Posiadam 146 na 161 tysięcy wojska, 110 dyscyplinki, bardzo dużo army tradition i tak dalej. 1500 manpowera w górę. Ekonomię i inne rzeczy tutaj budowałem w ten sposób, że budynki pod liczbę wojska postawiłem. O, wybaczcie, to są pod manpower, które zaraz miałem budować. W całej Anatolii plus Bałkanach, wszędzie tam, gdzie był state. Manpower również za chwilę bym tutaj zaczął stawiać. Wszystko pozostałe generuje mi pieniądze. State'y generują mi manpower, wszystko pozostałe mi generuje pieniądze. Że tak powiem, mamy też dużo pobudowanych ulepszeń, chociaż nie aż tak dużo, jakbym chciał, bo całe Indie odpuściłem, nie było mnie na to stać, ale teraz przy takim incomie myślę, że dość szybko bym poleciał całe Indie po zbudowanie Trade Company. W międzyczasie jeszcze bym podbił Mameluka i w sumie gdyby pewnie nie te podboje Mameluka i Hormuzu, żeby mieć dobry handel, bo też cały sens idei tej było, że nie tylko podbijam Persję i Indie i tak dalej, tylko żeby też handel fajnie tutaj nam przechodził, a w tym momencie zobaczcie, że wszystko kontrolujemy od Konstantynopola, Aleppo, Basrę, Persja, Hormuz. Hormuz jest super ważnym trade nodem. I wszystkie te trade nody, które są w Indiach, praktycznie totalna kontrola. Oprócz tego, czemu to jest 79? A, bo wasal mi to trzyma, więc zaraz też weźmiemy pieniądze od wasala. A w międzyczasie podbiję tych parę ostatnich prowincji, ale cóż, może bez jakiegoś tam większego pośpiechu. I jednocześnie postaram się zbudować ekonomię i manpower pod koniec, żeby wam to pokazać. 3600 developmentu, to jest jeszcze przekoksane. Naprawdę nieźle. A, i od tego odcinka zaczynam wrzucać savey z moich podejść na Discorda do strefy wspierających. I potem z tymi wszystkimi modyfikatorami, ja mam praktycznie większość świata islamskiego w tym momencie podbite. Posiadam rozwiniętą Maltę na drugi poziom, a myślę, że dość szybko przejdziemy na trzeci poziom. Mamy też Mekkę, rozwiniętą niestety na pierwszy poziom, a i trzeba będzie lecieć do trzeciego. To nam daje 25%. 20% z idei religijnych oraz 25% z Religious Wars ery reformacji. To co, mink na jedną wojnę? No albo przynajmniej dwie wojny. Na ten moment nas by kosztował 670% warscore, ale ciekaw jestem, jakby to wyglądało, jakbyśmy mieli te wszystkie trzy rzeczy zrobione. Ale jeżeli mam być szczery, te podboje i tak szybkie blobowanie, nigdy więcej tego nie będę powtarzał Osmanem. To jest droga przez mękę. Bunt na buncie, non-topper tłumiony, przez co mamy takie wyjebiste duże army tradition. Ale serio, wszystko co tu może, to wam wybuchnie. Zresztą tu też mi zaraz kolejna seria buntów się szykuje. To nie jest przyjemna rozgrywka, to nie jest przyjemny sposób na prowadzenie WCK w żaden sposób. Natomiast mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i że docenicie to łapeczkami w górę. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły na takie podobne wyzwania, zostawcie pomysły swoje w komentarzu, byłoby fajnie. Mam
praktycznie cały islamski świat w koalicji przeciwko nam, ale ona się w żaden sposób nie zawiązuje. Nie wiem, z czego to wynika. Na pewno nie jest to liczba manpowera, na pewno nie jest to liczba naszych wojsk. Może boją się mojego developmentu. W styczniu 33 zdobywam ostatnie dwie prowincje, których mi brakowało. Teraz już mamy dosłownie całe Indie pod naszą kontrolą, a nawet dużo, dużo więcej. Pamiętacie, jak prosiłem o Gold Rusha? No to... doczekałem się! Zjedzenie wszystkich wasali zajął mi jednak 30 lat, no ale macie to piękny napis Osman i trochę mniej piękny napis Lukas dla was. Nie, że się to prezentuje, tak jak koalicja na koniec wygląda. Mamy nadgonioną technologię, bo byłem trochę do tyłu. Incom przekoksany, 405 czystego incomu, który możemy wydawać na cokolwiek teraz. Zero pożyczek, force limit 212 tysięcy, 110 tysięcy w polu. Oraz niestety niecałe 1500 manpowera. To będzie problematyczne, gdybym chciał grać dalej. Idee rozwinąłem humanistyczne, następne brałbym zdecydowanie ofensywne. Przy tym stylu gry i tych podbojach, które będą ruszały za chwilę, no gdybym grał dalej, to bym pobrał ofensywne oczywiście, to stabilny Osman byłby wskazany. Inaczej to jest bardzo ciężka i nieprzyjemna gra. Dokończyłem też budowę kilku monumentów, w tym też tego na Malcie oraz... w Metce. Największy kraj na świecie to Hiszpania po nas. A tą mielibyśmy na niecałe trzy wojny. Chociaż ja wiem, że z tego odcinka to i tak zapamiętacie wszyscy tą walną Rzeczpospolitą, którą mielibyśmy również na niecałe trzy wojny. A ostatniego z Great Powerów, czyli Moskwy, mielibyśmy na niecałą jedną wojnę. Powiem szczerze, jestem zadowolony, ale nie powtórzbym tego runu za Chiny, które i tak upadły zresztą.